Przebywanie w zaśnieżonym otoczeniu poprawia nastrój, korzystnie wpływa na podejmowanie prozdrowotnych zachowań i podnosi samoocenę. Wpływ okrytego śniegiem lasu na stosunek człowieka do własnego ciała przebadały naukowczynie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które prawdopodobnie jako pierwsze na świecie podjęły próbę zbadania tej zależności. Mierzyliśmy to, jak wyglądał stosunek do własnego ciała przed wejściem na ścieżkę spacerową w tym lasie cygańskim, po zejściu z tej ścieżki spacerowej, i okazało się, że kobiety rzeczywiście istotnie dużo bardziej po zejściu z tej ścieżki spacerowej doceniały swoje ciało, miały więcej pozytywnych emocji względem tego ciała. Czuły się bardziej atrakcyjne, czuły, że ciało jest dla nich ważnym źródłem informacji, jeżeli chodzi o potrzeby takie codzienne, czuły się też bardziej komfortowo, jeżeli chodzi o swoją cielesność. W badaniu udział wzięły wyłącznie kobiety o średniej wieku 24 lata. Ponad 80 młodych kobiet przez około 40 minut spacerowało w zaśnieżonym lesie, a wcześniej przeprowadzone ankiety wykazały, że ich niezadowolenie z własnego ciała było na wysokim poziomie. Jak przedstawiają autorki projektu, duży wpływ na to mają niedoścignione ideały obserwowane w mediach społecznościowych. Uczestnicy naszego badania nie wiedzieli w jakim celu idą na taki spacer. Zostali poinformowani właśnie, że zostaną poproszeni o uzupełnienie kwestionariusza przed wejściem do lasu. Potem pójdą sobie na spacer i po, po wyjściu z lasu również ten kwestionariusz jeszcze raz uzupełnią. Także nie wiedzieli jaki jest cel badania, właśnie tak jak pani tutaj Powiedziała, żeby zamaskować tak, ten nasz cel, żeby nie mogli odpowiadać w sposób wymuszony. Przy okazji badaczki sprawdziły jak ważny dla samooceny kobiety jest bliski kontakt nie tylko z krajobrazem zimowym, ale również z samą naturą. Dotychczas podobne badania przeprowadzano wyłącznie w no letnich scenerii, a autorki tego zimowego zapowiadają, że chcą przeprowadzić je również na grupie mężczyzn.